W Arsenale wyjątkowa prezentacja, prezentacja grafiki i to grafiki wyeksponowanej z określonym zamysłem, można powiedzieć z pewnym kluczem. Pani jest autorką tego doboru i jednocześnie komisarzem tej wystawy, która do nas przyjechała z Krakowa. Może właśnie czym pani się kierowała, dobierając te nazwiska? Czy chodziło też o pewnego rodzaju warsztat, czy obrazowanie, mówienie o świecie, metafory? Może zaczniemy jeszcze od takiej metryki wystawy. Wystawa była zorganizowana jako impreza towarzysząca 7. Międzynarodowemu Biennale Grafiki w Krakowie i na zasadzie wieloletniej już współpracy z poznańskim BWA została sprowadzona. Wystawa zatytułowana jest Grafika, metody, postawy, tendencje. 24 artystów z całego świata pokazuje tutaj tajemnicę swojego warsztatu, zarówno warsztatu stricte graficznego, jak i warsztatu intelektualnego, co oczywiście mówię w cudzysłowie. No można tak to określić. Zwróciliśmy się do nich z prośbą, żeby pokazali rzeczy nietypowe, żeby pokazali rzeczy czasem nawet wręcz intymne, szkice nieefektowne, notatki, zapiski, jakieś inspirujące ich zdjęcia czy inne przedmioty, które stają się inspiracją. I oni to w dużej części zrobili. Czyli jak to pani określa, zresztą w bardzo interesującym katalogu, to co jest między myśleniem, nazwijmy, czyli abstraktem w pewnym sensie, a efektem końcowym. To jak się dochodzi, jak się dochodzi do tego efektu końcowego, do tego dzieła, które się już wystawia na widok publiczny jako swoją wypowiedź. Tak jest, dotknął pan zasadniczego celu wystawy. Chodziło nam o to, żeby pokazać grafikę od jej najbardziej tradycyjnych technik, bo będę mówiła na razie o technikach, do rzeczy najwspółcześniejszych, największych nowinek. Czyli od drzeworytu, powiedzmy, do serigrafii. Tak, czy mamy dalej? Drzeworyt, miedzioryt, wszystkie techniki metalowe, serigrafie, linoryty, cynkografię, powiedzmy sobie, jako taką prostszą trochę, aż do akcji konceptualnych, aż do sztuki wideo. Weźmy jako przykład metal, w ogóle płytę metalową. Na tej wystawie da się prześledzić, jak różnie artyści ją traktują. Jacek Gaj, jeden z niewielu dziś miedziorytników w Polsce, jeśli nie jedyny,